Bonjour, bonjour. Niebawem 11 listopada i z okazji świętego Marcina słyszałem, że podobno najlepszą gęsinę znajduje się właśnie w województwo kujawsko-pomorskim. Jestem dokładnie w Toruniu, jedną z dwóch stolic województwa kujawsko-pomorskim. Zostałem zaproszony przez marszałek województwa, pan Piotrem Całbyskim i będziemy wspólnie przygotować pyszną potrawę z gęsiny, ale uwaga, w szczególnym miejscu, bo dzisiaj jesteśmy w domu Mikołaja Kopernika. Panie marszałku, bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja się bardzo cieszę, że jestem ponownie w Toruniu, ale proszę mi powiedzieć, dlaczego wybierał pan właśnie dom Mikołaja Kopernika, żeby ugotować potrawę z gęsiny? To wszystko się kojarzy z Mikołajem Kopernikiem, a w tym roku szczególnie, bo 550. rocznica jego urodzin, no więc nigdzie indziej jak postaramy się coś przygotować dzięki pana zaangażowaniu i talentowi, co będzie bliskie Kopernikowi, a że człowiek międzynarodowy, to spróbujemy pana pomysłu. Kopernik wcale nie z Torunia, ale z Włoch. Z Włoch, tak. Spędził tam wiele przecież lat życia, uczył się. Ferrara, Padwa, Bolonia, Rzym. No. Człowiek światowy. Światowy tak jak gęsina, panie marszałku. W związku z tym dzisiaj zrobimy, bo wiadomo, że gęsina jest też produktem, który już Rzymianie spożywali. Oni je robili gaważ, tak jak jest we Francji, robili foie gras z suszonej figi. Dzisiaj proponuję, żebyśmy zrobili jako potrawę właśnie takiego ragu. Ragu właśnie z oliwkami, oczywiście z gęsiną. Będziemy mieć do tego jeszcze purée parmezanowe. Dobrze, że Rzymianie wszystkich nie zjedli gęsi, bo przecież ochroniły, ostrzegły przed atakiem na Kapitolu. Dokładnie, bo mają My też wszystkich nie zjemy, bo w Kołudzie Wielkiej odtwarzamy genotyp, mamy fantastyczną taką fermę zarodową. I dlatego Kołudzka z Kujaw od nas jest najlepsza na świecie, bo to jest tradycja już kilkudziesięciu lat, co sprawia, że gęsina kołudzka biała, owsiana, jest markowym produktem polskim i nie wiem, czy pan o tym wie w tej chwili, że 80% wszystkich gęsi zjadanych na świecie podchodzą z Polski. Rodotyp sięga ich właśnie Kołudy. No dobrze, panie marszałku, musimy najpierw przygotować właśnie nasze piękne tutaj udka, ale musimy je podzielić. Widzi, ma pan tutaj nóż do trybowania mięsa, w związku z tym tutaj mamy torebkę stawową i musimy dokładnie ją przekroić właśnie pomiędzy torebką stawową. Postaram się. Trybowanie nie jest moją specjalnością, ale no i tak mocnym teraz ruchem możemy w całości. Tak podzielimy ją i zrobimy ragu. Ragu, potrawa bardzo popularna w ogóle oczywiście we Włoszech. Robi się albo z gęsiny, albo się robi z dzika, albo się robi po prostu z dziecizny ogólne. No i oczywiście będziemy używać tłuszcz z naszej gęsiny, bo tłuszcz z gęsi jest jedną z najzdrowszych tłuszcz. Panie marszałku, teraz musimy wykroić troszeczkę właśnie nadmiar tłuszczu. Ja wezmę oczywiście od pana troszeczkę właśnie mięsa i będziemy po prostu wytapiać tego tłuszczu i będziemy go używać do smażenia. We Francji też jest bardzo popularna właśnie gęś wędzoną. Nie będziemy zdjąć całkowicie tłuszcz, tylko wykrajamy troszeczkę właśnie naszego tłuszczu. O, to dodaję. Zostawimy go tutaj. No dobrze, i teraz potrzebujemy na dobrą sprawę. Najpierw do zimnego tłuszczu, do zimnego garnka będziemy rozpuścić nasz tłuszcz z gęsi. W międzyczasie ja poproszę, żeby pan doprawił solą i pieprzem z obu stron. Okej. Tłuszcz gęsi, wspominał już o tym pan, jest naprawdę wyjątkowy i zdrowotny, bo on wypiera niedobry cholesterol. Wyciągam skórę, która się wytopiła. Piękny, piękny mamy zapach właśnie smalcu. Dodaje się troszeczkę ponownie tłuszcz. Pogrzejemy naszego tłuszczu i teraz musimy, panie Piotrze, to po prostu... oliwa? Tak, nie, olej. Zwykły olej, tak. Będziemy podsmażać od strony skóry, żeby złapać taki piękny kolor, bo w sumie naszą gęsinę będziemy ją podsmażać, ją wyciągamy i będziemy
musimy złapać naprawdę bardzo ładny kolor. I nie dotykajmy ją przez dobre 3, 4, 5 minut, bo jeśli będziecie próbować właśnie odkleić tą skórę z gęsiny, to ona naprawdę porwie się. A ja przygotuję teraz jedną cebulę w kosteczkę. Proszę bardzo. I kolejne dwie ostatnie, od strony skóry na początku. A ja w międzyczasie, że dalej smażymy naszą gęsinę, pokroję teraz, zrobię papkę właśnie z dwóch ząbek czosnku, czyli bardzo drobno pokroję czosnek w takie cienkie talarki. I następne, żeby zrobić papkę z czosnku, ja mam taką technikę, że biorę troszeczkę soli. O, troszeczkę soli. Dodaję sól i z pomocą noża przecieram. I wtedy mi się robi taką papkę z czosnku. Ja mam to szczęście, Pascal, że jestem tutaj z Tobą i to jest naprawdę dla mnie fantastyczna przygoda, ale będziesz dostępny dla mieszkańców naszego regionu przy sieku 10-11 listopada. Dokładnie i będziemy też gotować pyszne potrawy w ogóle z gęsiny i oczywiście zapraszamy Was serdecznie. Ściągaliśmy nadmiar tłuszczu, który już no niedobrze wyglądało. Dodawaliśmy tutaj nasze kawałki gęsi i teraz do tego samego tłuszczu będziemy podsmażać cebulę i czosnek. Czyli poczekamy, możemy sprawdzać dodając troszeczkę cebulę. Już okay. Bardzo mocno jest rozgrzane, czyli dodajemy. Proszę bardzo, może Pan Piotr pomieszać całość. Od razu dodajemy też czosnek posiekany. Będziemy teraz przygotować naszego sosu. Ja tutaj zrobiłem coś, który nazywamy we Francji jus de volaille. Jus de volaille to są po prostu wszystkie kości właśnie z gęsi, które są dokładnie przepalone razem z cebulą, razem z koncentratem pomidorowym i dodajemy czerwonego wina. Teraz dodajemy właśnie nasze jus de volaille. Będziemy delikatnie go podgotować. Nasza gęsina wyląduje do środka. W międzyczasie będziemy dodawać jeszcze właśnie zielone oliwki, czarne oliwki i tutaj mamy miks żółw prowansalskiego. Przykrywamy naszego kokot. Temperatura 170 stopni w piekarniku i na jakieś powiedzmy godzinę 30 do 2 godzin. Podgotujemy troszeczkę, to znaczy, że możemy delikatnie z pomocą właśnie łyżką skrobamy dna, mamy właśnie te smaki, ten cukier z mięsa, to się nazywa właśnie po usmażeniu gęsiny, cebula i czosnek. Dodajemy teraz do środka właśnie nasze oliwki. Dodaliśmy oliwki czarne, czas na teraz zielone. Polecam używać bez peski. I następny, bierzemy jeszcze żółw prowansalskie. Powiedzmy jedną czubatą łyżkę. Jesteśmy w domu Kopernika, a tam za nami kuchnia, gdzie mamusia gotowała Kopernikowi posiłki. Także wspomnienie naprawdę fantastycznych czasów. Widzę, że pan jest głodny, a to jeszcze wyląduje do piekarnika na 1,5 godziny. I teraz jak już to się mocno gotuje, dodajemy znowu troszeczkę białego wina. Panie Piotrze, i teraz przykrywamy i ja to tylko leci. Powiem, że już wspaniale pachnie. Cudo. A, pachnie pięknie, ale na pewno naszą gęsinę jeszcze jest zdecydowanie za twardy. Oczywiście po 1,5 godziny, no zależy, może być nawet do 2 godzin, to zależy jaką rasę i w jakim wieku mieliśmy gęś, bo to może być tak, pamiętajcie, że jak mówię 1,5 godziny, może być to 2 godzin. Wystarczy delikatnie po prostu naciskać, żeby zobaczyć się właśnie, odkleja się mięso od kości. Czyli tak, teraz temperatura 170 stopni na 1,5 godziny do piekarnika. Zaraz wracam. Gęsina już jest w sumie godzinę w piekarniku, a my przygotowaliśmy już nasze ziemniaki. I przypadło je obrać? Już je obrałem, panie Piotrze, już je ugotowałem. Czyli teraz, panie Piotrze, ja poproszę, żebyśmy maltretowali właśnie nasze ziemniaki. Z przyjemnością. Panie Piotrze, ja teraz dodam jeszcze mleka i to teraz znowu pogrzewamy całość, żeby wszystko dobrze się łączyło ze sobą. Ja myślę, że teraz już mamy nasze ziemniaki w postaci pióre. Ja poproszę, panie Piotrze, żeby teraz pomieszać z pomocą właśnie tą tutaj szpatułką. Dodajemy parmezanu i pomieszamy, aż kompletnie naszego parmezanu się rozpuści. Pamiętajcie, żeby dodawać najpierw parmezan i dopiero później doprawiać solą i pieprzem do smaku. Dlatego, że parmezan, czy inny ser, długo dojrzewający, jest sam sobie już jakiś słony. Jeszcze
oczywiście troszeczkę soli, nie za dużo, pieprzu. Panie Piotrze, proszę spróbować. Jak się pan wyczuwa sól, pieprz, parmezanu, więcej soli, więcej pieprzu? Parmezanu nie, ale na pewno sól. Sól, czyli sól. I znowu ponownie mieszamy. Attention, attention! Bardzo, bardzo gorące. 1,5 godziny. Panie Piotrze, pan jest gotowy na ten zapach, bo ja no, zaraz to otworzę. Czekam. Oj, proszę zobaczyć. Piękne. To jest to. Oliwka, no, sos. Sos gęsty. I Prowansja. Nie kłamałem, nie? Widzi pan, że ta skóra, która była krupiąca, się zrobiła teraz trochę właśnie pod wpływem. Zmniejszyła. Zmniejszyło się. No. Oczywiście, jeśli mamy czas, możemy zawsze poczekać, żeby po prostu totalna gęsina ostudziła się i możemy to porywać z pomocą właśnie ręce. Albo po prostu trzymamy tak kość do góry i wdłuż po prostu kość obkroimy całe mięso. Jak już mamy tak mięso, to oczywiście jakby była zimna, to byśmy po prostu porwali na takie kawałki, a teraz możemy delikatnie pokroić ją. Panie Piotrze, i teraz nasze piękne mięso upieczone wyląduje z powrotem do naszego sosu. Pogrzewamy całość, pomieszamy, pióre jeszcze mamy ciepłe i wydajemy. I teraz bierzemy po prostu naszego pióre ziemniaczane o smaku parmezanu. Dodajemy po prostu na sam środek. Możemy taką łezkę robić, jeszcze troszeczkę, bo jesteśmy łasuchami. Ja wezmę jeszcze kilka liście. Jeszcze troszeczkę, no pewnie. Z sosem od razu, takie, żeby pokazywać, że ragu włoski. Zaraz odciszczamy. Na świętego Marcina najlepsza gęsina. A ja dodam na świętego Marcina gęś do komina. Wesele Marcina, gęś, izban, wina. Nic dodać, nic ująć. C'est tout. C'est tout. Bon appétit. Bon appétit. No, gęś, oliwki. Delikatna gęś. Naprawdę tworzysz cuda. Bardzo proste. Smaczne, naprawdę polecam. Bardzo się cieszę, panie Piotrze, dziękuję serdecznie. I przypominam, ten przepis naprawdę jest bardzo prosty do wykonania. No i zapraszamy serdecznie, żebyście po prostu powtarzali ten przepis. I pamiętacie, że jeśli macie social media, zróbcie zdjęcie, oznaczcie po prostu województwo kujawsko-pomorskim 11 listopada i wtedy wspólnie razem możemy świętować właśnie Święto Marcina.